Cześć, witajcie. Piękny śnieżek dzisiaj pada. Jak stałam u siebie na piętrze, na górze, to było takie zawirowanie powietrza, że wyglądało jakby zupełnie tak w kulce śnieżnej, takiej na święta, którą się stawia gdzieś na półce. Śnieg się kręcił, jest ślisko. Śnieg do nas idzie i to chyba idzie dosyć dużo śniegu, bo na północy Islandii mają bardzo mocno zasypane. O Jezu, bym sobie nogę złamała. I patrzcie, jakie to złośliwość jest. A złośliwość czego? Złośliwość tego, że ja mieszkam w blokach dla inwalidów, a przed blokami tutaj z tej strony nie ma chodnika podgrzewanego i nikt nie odśnieża chodnika, więc idąc nieraz już bym upadła, nieraz czułam, jak mi noga by chrupnęła. Jest to strasznie niebezpieczne. Tak samo ten parking, na którym ja trzymam samochód, też jest wiecznie zasypany i jak odśnieżą, no to niestety, ale tak odśnieżą, że nie mogę wyjechać. O Jezu. No i właśnie a propos wam powiem tego parkingu jeszcze taką rzecz, że wszyscy my się tupchamy na ten mały parking, ja też, ponieważ mam dobry widok z okna. I moi sąsiedzi tak samo, ale jest jedna ciekawa rzecz, że tak dzisiaj się przypatrywałam, jak już ten śnieg zaczął padać, jednej rzeczy ludzie nie zauważyli, nie zwrócili na to uwagi, bo każdy musi tu na Islandii, taki zwyczaj jest, najlepiej to wjechać z samochodem do środka, więc każdy stara się zaparkować jak najbliżej drzwi wejściowych, czy to do sklepu, czy to do domu. A ja zobaczyłam, że dosłownie kawałeczek dalej mam parking, który jest podgrzewany. Także już widzicie, zaczął się ten śnieg i ja na pewno postawię samochód na podgrzewanym parkingu, dlatego że będę miała łatwiejszy wyjazd. I tam też będzie wszystko ładnie rozjechane od samochodu, bo większy ruch tam jest. Także jest to fajne. Na moim parkingu zrobiło się dziadostwo, w sensie takim, że jak ja się przeprowadziłam te parę miesięcy temu, to sąsiadów było może kilku, a potem jakoś, ja nie wiem jak to się stało, coraz więcej. I na dziś wygląda taki stan, że zanim wyszłam z domu, zobaczyłam, że ktoś chciał wjechać, no niestety musiał się wycofać, bo samochody tak stały, że się ktoś inny nie zmieścił, bo po co stanąć na swoim miejscu, jak można jeszcze na sąsiada miejscu, prawda, stanąć. W ogóle gdzie ja jadę? Pomyliłam się. No, to się zagalopowałam. Tak, zagalopowałam się, ponieważ z przyzwyczajenia pojechałam sobie dalej, ale nie szkodzi. Zaraz skręcę i zaraz będę jechać sobie dalej. Jadę dalej, widzicie przede mną piękny widok na śnieg, na śnieżycę. To jeszcze nie jest śnieżyca, to jest dopiero początek. Pięknie naprawdę pada. Ja lubię, jak pruszy śnieg. I tak jak mówiłam, dni są coraz dłuższe, już teraz o godzinie za 20-20 robi się ciemno. Rano już po 7 podejrzewam jest jasno. Także widzicie, bardzo szybko przybyło dnia tutaj na Islandii i teraz jeszcze jak będzie biało, to będzie w ogóle jasno, będzie ładnie. Będzie po prostu tak, wydawało się, że jest czysto na chwilę chociaż. Chociaż wam powiem, z drugiej strony te skrobanie tego samochodu jest to dość upierdliwe, męczące i każdy o tym jednak wie, kto ma samochód. I samochód jest zaśnieżony, czy nawet taki zaszroniony. Piękny widok na Reykjavik, widzicie katedra, którą ledwie widać. Śnieg pięknie pruszy, zima, zupełnie jak święta Bożego Narodzenia. A też wam chcę powiedzieć, że dzisiaj było trzęsienie ziemi, takie malutkie, niewyczuwalne prawie, ale ja poczułam w łóżku. Leżałam, obróciłam się i
tak nagle dziwnie zaczęło mi łóżko się telepać. Jestem, ale jadę dalej. Chciałam opowiedzieć Wam o trzęsieniu ziemi właśnie, które spowodowane było trzęsieniem pod górą Thorbjörn w Grindaviku o skali chyba 5,5 w skali Richtera, tak? Jest to dość sporo, aczkolwiek było wyczuwalne tu w Reykjaviku. I ja sobie spałam, obudziłam się, przekładałam się z boku na bok, jak to człowiek jeszcze musi chwilę poleżeć. I nagle coś mi się łóżko zaczęło telepać i myślę sobie, czyżby było trzęsienie ziemi? A jednak było. Woda na stoliku mi się troszeczkę trzęsła. Myślałam, może to przez to, że ja się łóżkiem jakoś tak, wiecie, na łóżku poruszyłam. No, przed nami jesteśmy na Chlemurze. Chlemur, czyli właśnie jeden z głównych punktów w Reykjaviku. Jak widzicie, ten żółty budynek przede mną, na wprost tam za autobusem, jest to budynek masonów. Masoni też są na Islandii. I no, ja jadę dalej, ponieważ mam coś do załatwienia. Zobaczcie, jak fajnie popadał śnieg. Zrobiło się... widać po prostu, ile śniegu jest. Na moim samochodzie w ciągu godziny około 5 cm śniegu się pojawiło. Także całkiem sporo jak na godzinę. Zresztą widzieliście przed chwilą, jak nagrywałam, ile było śniegu. Teraz właśnie źle się jedzie, dlatego że nie widać, gdzie są linie na drodze. W ogóle dużo dróg. Zobaczcie, jaki samochód fajny jedzie. Po lodowcach takie samochody jeżdżą. Drogi mają w tej chwili pasy, które są na drogach, one się jakby zniszczyły poprzez zimę i Wam powiem, że w wielu miejscach w Reykjaviku jedzie się ciężko, bo nie widać, jak ma się jechać, i są takie właśnie punkty, że jak się jedzie, to naprawdę trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jak są trzy pasy i droga jest lekko zakrzywiona, bo jest takie miejsce, no to trzeba naprawdę uważać. Tak się zastanawiam też nad tym, czy jaka ilość z Was oglądających mnie tutaj wierzy w takie różne energie, że na przykład wyczuwalne energie, i zaczynam się też zastanawiać nad tym, ile ludzi wierzy w takie coś, że zmarli nam się śnią, na przykład ktoś nam się śni, kto zmarł. I ostatnio mi się śniła znowu moja mama, ona mi się dość często śni, ale tym razem przyśniła mi się w innej formie, w takiej formie, no Wam powiem, to było takie ciekawe, ponieważ śniło się moje mieszkanie, nasze mieszkanie w Polsce mi się śniło i przyszła też jej mama, czyli moja babcia, która zmarła w 88 roku, czyli bardzo dawno temu. Ani razu mi się nie przyśniła i doszukiwałam się właśnie, jak to wszystko wygląda, i naprawdę wychodzi na to, że zmarli przychodzą do nas, ponieważ dlaczego akurat teraz ona mi się przyśniła, i to był taki moment, kiedy ja widziałam, jakby się z moją mamą po raz ostatni, żegnałyśmy się, więc ja wszystko na nowo przeżywałam. Gdy się obudziłam, doświadczyłam czegoś tak dziwnego, że nie słyszałam w ogóle, że oddycham, czyli po prostu tak jakbym wyszła i wróciła. I tak jak mówię, ja tak jak w Polsce to się działo, gdzie ja nie mam snów w Polsce, i właśnie moja babcia była, tak jakby przyszła po nią, pokazała, że jest z nią razem. Ja to tak odebrałam, że właśnie ona chciała pokazać, że one są razem w tej chwili. I no bardzo ciekawy sen był, Wam powiem szczerze. To było bardzo ciekawe. I tak się właśnie nad tym zastanawiam, czy Wy też takie macie doświadczenia i czy wierzycie w takie coś,
Czy zdarzało się Wam lub znajomym? Napiszcie mi w komentarzach, a jeśli macie jakieś prywatne takie przemyślenia swoje, zawsze możecie do mnie napisać na e-mail. Napisać, żebym nie mówiła tego tu na YouTubie i ja sobie po prostu przeczytam, żebym ja wiedziała dla siebie. A teraz idę do sklepu po wełnę, bo mi zabrakło. No, ogólnie powiem Wam, że pogoda jest strasznie przymulona, strasznie się chce spać. Ja jadę do Domciu. Robię sweterek dla mojego brata i tak z przednich, pierwszych wyliczeń wyszło na to, że będzie ok wełny. I być może, że jest jej ok, ale wiecie, jednak ja wolę, żeby mi zostało trochę wełny, jak ma mi jej zabraknąć. I w związku z tym pojechałam właśnie do Hakoipu kupić sobie więcej wełny o jedno. Też kupiłam przy okazji inne rzeczy, jak ktoś już wejdzie do sklepu, dlatego ja Wam powiem, bardzo dobry sposób na oszczędzanie mój jest taki, że jadę sobie pierwszego danego miesiąca, kiedy są wypłaty i kupuję bardzo dużo rzeczy. I jadę na przykład dwa dni kupuję te rzeczy, mrożę i później ja już nie muszę iść do sklepu i przez to też wydaję mniej. A każde wejście do sklepu, sami wiecie jak to jest. Ciężko jest wejść do sklepu i coś nie kupić. Wszystko jest tak zrobione, przemyślane. Oni mają na nas, klientów, takie wspaniałe haki, że po prostu ciężko jest wyjść po to, po co się przyszło. No. Ja ogólnie jestem zadowolona, tylko mówię, pogoda jest w tej chwili taka, że mi się bardzo chce spać. Jest godzina 18:43, widzicie, jest całkiem jasno za oknem. Mam kilka okien. I jest fajna, pozytywna energia, która dostarcza właśnie tą życiową energię. W tej chwili już się zaczyna robić coraz przyjemniej na Islandii, pomimo, że jest brzydka pogoda, nie ma tej ciemności i to chyba jest w tej chwili najważniejsze. To jest to, co najbardziej dołuje ludzi, to właśnie to, że jest ciemno, a w tej chwili jest naprawdę sympatycznie. Można inaczej dzień już spędzić. No owszem, macie, widzicie, śnieg, ale czyż nie fajnie byłoby na narty pojechać? Też widziałam, dużo ludzi było w sklepie, właśnie kupowało cały sprzęt do nart. Narty, wiązania, kijki. Także sezon jeszcze jest, trwa i... I warto z tego korzystać. Każda pora roku ma swoje plusy i minusy. W lato mamy minus taki, że nie mamy nocy, więc marudzą ludzie, że nie mogą tu spać. W zimę marudzą, że jest ciemno, także no nie dogodzisz, nie dogodzisz. Trzeba lubić, co się ma, jak się nie ma, nie. Jak to się mówi? Jak się nie ma, to się lubi, co się ma. O, chyba tak jakoś jest. A jeszcze takie właśnie pytanie, czy śledzicie Eurowizję, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to Wam powiem, że Islandia jako naród kochają Eurowizję, bardzo przeżywają Eurowizję. Eurowizja Party jest, Eurowizja Party jest, tak, jak już jest Eurowizja i wówczas każdy śledzi całą Eurowizję i Wam powiem, jest to co roku. Oni są ogromnymi fanami Eurowizji, a ja też byłam fanką Eurowizji, lecz w pewnym momencie przestałam ją oglądać, ponieważ piosenki były już trochę denne i znowu oglądam ją może od 2 lat, gdzie w tym roku Islandia ma piosenkę, która 2 lata temu gościu nie wszedł, bo go wyprzedziła denna islandzka piosenka. On w tym roku wygrał i dostał się. I Wam powiem, piosenka jest fajna, w rytmie disco, takie lata 80. Bardzo fajna, fajna piosenka jest. Stoi wysoko w notowaniach, bo już patrzyłam na to. I widziałam też polską piosenkę, bo na pewno będziecie się pytać o to, czy ją widziałam, co o niej sądzę. To Wam od razu powiem, nie podoba mi się polska piosenka. Niestety, nie podoba mi się. A jak się dowiedziałam, że dziewczyna ma 17 lat, która będzie reprezentować Polskę, to dla mnie to jest po prostu szok, szok,
jak staro ona wygląda i to jest przykre. Ma przepiękny głos, ale wygląda bardzo poważnie na swój wiek i ja bym dała jej za 30. Na pewno jest to makijaż sceniczny i tak dalej. Głos ma osoby dużo poważniejszej, także ja myślę, że ona w przyszłości będzie odnosić duże sukcesy. No i mnie już ktoś tu wjechał, widzę, jestem następna gdzieś na tym parkingu, co się zdziwiła. Ale to nic, mam lepszą opcję parkingu podgrzewanego. O, i już się zakopałam. Wcale dla moich opon dużo śniegu nie potrzeba. A nie jest to podgrzewany parking, patrzcie, ja myślałam, że podgrzewany jest. A jednak nie jest podgrzewany, ale to nic. Też jest dobry. I jakoś muszę tu się ustawić, bo sobie wjechałam trochę głupio. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę sobie w narożnik wjechać, co by ładnie sobie stanąć tu z boku. Ponieważ jutro rano przyjadą ludzie do pracy i to jest tak naprawdę parking dla tych ludzi, którzy tu pracują. Jest. No to jestem. O. Dobra. Tak jakoś krzywo stoję. Co jest? Wenus. No. Wenus zaparkować nie może. Wiecie czemu? Bo jest biały. Jest tak biało, że ja nawet nie widzę, gdzie ja stoję. Ale chyba jest okej. Dobra, słuchajcie, ja już muszę iść do domu. W ogóle to robię sweter islandzki dla mojego brata. Nie wiem, czy już pokazywałam, czy nie pokazywałam. Po prostu nie pamiętam. Ostatni film był bardzo długi. Zakręciłam się. Czasami gadam i przestać gadać nie mogę. I właśnie o taki. No i musiałam dokupić wełenkę, ponieważ... mam wrażenie właśnie, że ona mi się skończy. Jest to dół swetra. Robi się go od dołu. Dobrze, słuchajcie. Tak, pokazywałam wam już ten sweter. Skleroza nie boli. Ale wy nie zapomnijcie o tym, żeby subskrybować Wenus z północy i kliknijcie właśnie subskrybuj, dzwoneczek, łapeczka, kciuk w górę. Ja was pozdrawiam, życzę wam miłego, wspaniałego dnia energetycznego, żebyście się też czuli pozytywnie i nie byli tak śpiący jak ja w tej chwili. Na razie pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!